Siemanko, bąbelki! Wiem, że tęskniliście. Zaraz wychodzę na terapię, więc muszę się trochę ogarnąć. Trochę się pomaluję. Nie jakoś bardzo, ale trochę muszę. W sensie chcę, nie muszę, nic nie muszę. I odezwę się do was, jak się ogarnę. Zazwyczaj jak się maluję, to coś oglądam i w tym momencie właśnie zaczęłam oglądać Sukcesję i... Miodzio. Powiem wam, że w trakcie jak się zaczęłam malować, to stwierdziłam, że to nie jest dzień na malowanie, więc nie dokańczam tego makijażu, a ten idę zmyć, bo... Tak, i nie potrzebuję się dla nikogo malować, tym bardziej dla terapeuty i nie mam ochoty tego robić, więc nie będę tego robić, bo tak, bo najważniejsze jest co ja uważam, a nie ktoś. Thank you. I'm back. No makeup. I siema. Ale serial dokończę. Jakby mam jeszcze czas do wyjścia, więc w tym czasie dokończę serial. Wiecie o co chodzi. Kupiłam sobie książki. Zrobiłam sobie taki prezent od siebie dla siebie po terapii. Wróciłam z terapii i mam parę rzeczy do powiedzenia. Chcę też pokazać, jakie książki sobie kupiłam, bo tak, byłam w Empiku w drodze powrotnej i nie mogłam nie kupić książki. Było minus 30% na wszystkie książki wydawnictwo, więc jakby nie mogłam nie skorzystać, prawda? Pokażę wam, jakie to książki. Plus chciałam opowiedzieć parę rzeczy o terapii. Let's do it! Pierwszą książkę, jaką kupiłam, jest to Folwark zwierzęcy George'a Orwella. Czy możemy jakby dać chwileczkę na to, jak piękna jest okładka? Ta książka jest po prostu przepiękna, jest dziełem sztuki. Jak ją przeczytam, to ją sobie tu powieszę i sobie będzie wisiała. Już bardzo dawno chciałam przeczytać tę książkę, więc cieszę się, że ją zakupiłam, a dodatkowo ta okładka jakby jeszcze bardziej zachęca, więc zaraz zacznę. Kolejną książką, jaką kupiłam, jest tego samego autora, czyli George'a Orwella, 1984 rok. Przerwało mi nagrywanie, więc nie wiem, na czym skończyłam, bo skończyła mi się pamięć na karcie, ale ta okładka jest przepiękna i ja miałam już podejście do tej książki i myślę, że gdzieś tak w połowie ją zakończyłam, bo po prostu zaczęłam czytać coś innego i ją odłożyłam, więc teraz będzie moje drugie podejście. Jestem teraz mądrzejsza, powiedzmy, i starsza, więc może lepiej mi się będzie czytało. Także we will see. I ostatnią książką, którą w ogóle widziałam gdzieś na TikToku, ktoś ją polecał, to jest Uśpiona i brzmi fajnie. Brzmi mega fajnie, bo jest to książka... Tu z tyłu jest napisane, że jest to porywający, klaustrofobiczny thriller. Zobaczymy. Myślę, że do końca miesiąca uda mi się wszystkie trzy przeczytać. Dam wtedy update, która mnie najbardziej poruszyła i która zawładnęła moim sercem z tych trzech. Także zaraz się zabiorę za czytanie. Chciałam jeszcze powiedzieć a propos terapii. Polecam każdemu. Jest to taka forma self-care. Jest to moim zdaniem coś, co powinien każdy wprowadzić do swojego życia. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Jest to dość jakby duży wydatek dla ludzi, ale uważam, że warto inwestować, bo jest to po prostu inwestycja. Inwestycja w siebie, inwestycja w swoją rzeczywistość i w komfort naszego życia. To, jak pozwoli ci terapia po prostu polepszyć komfort życia, to jest niesamowite. Ja uważam, że to jest dla każdego, każdy powinien się zapisać, bo zaczynasz zauważać małe rzeczy, które wpływają na to, że czujesz się gorzej po prostu w swoim życiu. Chciałam zamknąć drzwi, bo mi gadają. I na przykład dzisiaj omawiałam na terapii relacje z ludźmi, w ogóle ludzi moich bliskich, jakie mają wady, jakie mają zalety, czy jestem w stanie jakby zdzierżyć te wady, czy one mi na tyle przeszkadzają, że na przykład tak bardzo zaburzają mój komfort życia, że powinnam tych ludzi po prostu odciąć od siebie. Czy ich zalety na przykład przewyższają ich wady i dzięki temu wcale nie jest to wada, bo wybijają się zalety.
czy ja mam jakiś wpływ na to, jak oni reagują w konkretne sytuacje. Takie rozmowy, takie momenty pozwalają mi uświadomić sobie po prostu bardzo wiele małych rzeczy i pomagają mi w życiu. Także polecam każdemu, naprawdę zapisz się na terapię. Uwierz mi, pomoże ci to. Na przykład przez tą dzisiejszą rozmowę o ludziach moich bliskich zaczynam niektórych doceniać bardziej oraz zaczynam zauważać, że niektóre osoby może nie są mi potrzebne i po prostu tylko wprowadzają mnie w zły nastrój albo utrudniają mi takie szczęśliwe życie. I kurczę, terapia jest ekstra. Serio. Dobra, ale czas poczytać. W sumie to jeszcze wam pokażę, ponieważ właśnie robię porządek u mnie w szufladzie, w szafie. I nigdy nie otwieram tej szuflady, bo jakoś wymazałam ją trochę z pamięci przez to, że wiem, co w niej jest. I po prostu jej nie otwieram. I teraz tak usiadłam, przejrzałam sobie, co tu jest. Takie dobre wspomnienia jakieś mnie naszły, bo to jest szuflada pełna płyt DVD. Ja jak byłam mała, to oglądałam obsesyjnie płyty DVD. Zawsze jak jeździłam do dziadków na działkę, to po prostu tam był odtwarzacz DVD, więc musiałam wkładać te płyty. Pamiętam nawet, która płyta w jakim momencie filmu się zacina, bo niektóre niestety były już tak stare, gdzieś tam przechowywane w brudnych miejscach, że są całe porysowane, jakieś styrane po prostu przeze mnie. Wpłynęło to mi tyle pozytywnych emocji, te wszystkie bajki. Pamiętam, że ta bajka to była jedna z moich ulubionych bajek. To była Czarodziejka Lili, Smok i Magiczna Księga. I ona się strasznie zacinała, ta płyta, ale ja ją uwielbiałam. Uwielbiałam tą płytę. Mimo tego, że się zacinała, to potrafiłam ją oglądać paręnaście razy. Tutaj mam na przykład takie nowsze płyty, jak Wakacje Mikołajka, to nowsze wydanie. Ta bajka, uwielbiałam ją, Mimzi. Love it. Ale mam też starsze bajki, na przykład jak Robin Hood. Zresztą zaraz wam pokażę całą tą szufladę, bo wygląda niesamowicie. Ta bajka, Artur i Minimki, Miodzio. Obejrzyjcie sobie, serio, bardzo fajna bajka. I powiem wam, że ostatnio bardzo często wracam do mojego dzieciństwa myślami, różne rzeczy sobie przerabiam w głowie, bo jeżeli macie jakieś pozytywne wspomnienia związane z dzieciństwem, to wspominanie, w sensie jakby wracanie myślami do tamtych czasów uwalnia bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii i pozytywnych myśli. I ja tak mam. Jak sobie wracam po prostu myślami do tego, jak za dzieciaka przychodziłam ze szkoły i włączałam DVD i te bajki, to po prostu chce mi się uśmiechać. Także jeżeli macie jakieś pozytywne wspomnienia związane z dzieciństwem, to właśnie wróćcie sobie do nich, nie wiem, zjedzcie coś, co jedliście w dzieciństwie, wypijcie coś, co piliście w dzieciństwie, obejrzyjcie bajkę, którą oglądaliście i właśnie uwolnijcie te endorfiny. Poczujcie się tak błogo jak za dzieciaka, wyłączcie myśli. Teraz ludzie po prostu zajmują się tylko overthinking, cały czas ciągle wszystko analizują. Po co? Zacznijmy żyć tak, jak żyliśmy, jak mieliśmy 7 lat, po prostu. Przestańmy się tak wszystkim stresować, tak wszystkim męczyć tą swoją biedną głowę. Zacznijmy żyć w spokoju. Ja pamiętam, jak wracałam i właśnie jedyne, o czym myślałam, to o tym, żeby obejrzeć Barbie. To jest akurat i Jezioro Łabędzie, ale po prostu nie mogę, nie mogę. Zaraz wam pokażę. A więc to jest cała moja kolekcja płyt DVD. Jak widać, jestem dużą fanką Barbie. Tutaj jest bardzo dużo Barbie. Ostatnio zresztą weszły na Netflixa, więc ja już się zabrałam za oglądanie każdej, bo niestety nie mam już odtwarzacza DVD. Tutaj też są jakieś płyty dodatkowo, a ten film, wszystkie trzy części oglądałam jakiś milion razy. Tą trzecią chyba oglądałam najmniej, ale pierwszą i drugą część znam na pamięć i uwielbiam ten film. Także to jest moja kolekcja. Szczerze powiedziawszy, jak na to patrzę, to się rozczulam i aż chcę mi się uśmiechać. Niesamowite. Dzień dobry, ja wstałam. Mamy kolejny dzień. Oczywiście mam pryszcza na środku nosa, bo czemu by nie? Bo czemu by nie?
idę się umyć i dzisiaj idę do pracy, więc muszę się ogarniać. Ja się troszeczkę ogarnęłam, ja muszę wychodzić z domu. Mega mi się nie chce, na szczęście dzisiaj pracuję tylko do 17:45, więc nie jest źle, ale bardzo nie lubię tam chodzić. Bardzo nie lubię. Wolałabym poleżeć i poczytać i zaplanować dzień tak jak chcę ja, a nie chodzić do roboty, ale trzeba. Trzeba chodzić do pracy. Do pracy, rodacy. Dobra, zrobiłam sobie ucztę. Teraz mam w ogóle mega fazę na bób. Kocham bób, więc odpalam sobie coś i odpoczywam, bo jest ciężko. Witam się po raz drugi z mojego cudownego miejsca, na moim cudownym łóżeczku. W sumie to nie mam za bardzo nic więcej już do pokazania. Jestem mega zmęczona, chcę się już położyć do łóżka i poczytać sobie, coś obejrzeć i wychillować. Jestem mega zmęczona, a jutro znowu idę do roboty i jutro idę na 8,5 godziny. Ale za to jutro spotykam się z moją ukochaną przyjaciółką, najwspanialszą na świecie, więc przynajmniej tyle dobrego z tego wszystkiego. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaczki, lewki, kiski, foreverki, dbajcie o siebie. Miłego wieczoru, albo poranka, albo czego tam chcecie, obojętnie, wybierzcie sobie czego chcecie, co chcecie dobre. Ja Wam życzę dobrego życia i tyle. Bye!